Witajcie, foldermaniacy. Dzisiejszy odcinek poświęcamy bardziej klasycznemu, bardzo ładnemu folderowi. Zaczynamy. Dzisiaj coś ze stajni Fox Knives, a konkretnie jest to model The Sicilian Bocote Wood. I pewnie znacie The Sicilian w wersji mikratowej. Tutaj jest sporo zmian, ale do nich dojdziemy. Zaczniemy jak zawsze od numerków, a w tym celu musimy wyjąć nóż z tego gustownego futerału. Długość całkowita to idealne dla mnie 20 cm, czyli 200 mm. Głownia ma 85 mm długości, 3 mm grubości, a waga to także bardzo fajne, równe 100 gramów. Muszę przyznać, że kiedy wyjąłem ten nożyk z tego lnianego pokrowca, no to zaświeciły mi się oczy troszkę, bo uwielbiam takie lekko klasyczne, oldschoolowe projekty i nie inaczej jest właśnie w przypadku tego noża. Głownia to drop point ze szlifem płaskim, prawie pełnym i pionowym satynowaniem. Logo producenta z tej strony, dodatkowy opis Maniago Italy oczywiście, a za projekt odpowiada Bob Terzuola, czyli designer znany wszystkim, bardzo uznany i współpracujący z bardzo wieloma producentami, bo między innymi z CRKT, z Protekiem, z CVV, z Foxem właśnie, z MKM i kilkoma innymi firmami zajmującymi się właśnie produkcją folderów. Głownia tego noża została wykonana z Bowlera N690, więc takiej troszeczkę bardziej budżetowej stali z tej huty, ale bardzo fajnej, dobrze tnącej i łatwo się ostrzącej przede wszystkim stali. I to jest pierwsza różnica względem wersji mikartowej, która miała głównie wykonaną ze stali bikat. Otwieramy nóż dyskiem. To jest jedyna forma właściwie jego otwierania, poza oczywiście oburęczną. A głównia pracuje na podkładkach z fosforobrązu, a z tego co udało mi się zrobić zbliżenie, widzę, że są po dwie na stronę. Więc mechanika tego noża, jeżeli chodzi o otwieranie, jest naprawdę bardzo dobra. Ten dysk umieszczony jest w idealnym miejscu i właściwie ten nóż fajnie nam wyskakuje po popchnięciu dysku. Natomiast zamykanie to już inna bajka, tutaj ta głownia opadać nam nie będzie, nawet z potrząśnięciem będzie problem ją zamknąć, w końcu się udało. Więc otwieranie super, zamykanie już trzeba robić, pomagać sobie paluszkiem. Ładne spasowanie, centrowanie, nie mam zastrzeżeń akurat do kwestii estetycznych, ładnie wykonane te okładki właśnie z drewna Bocote. To jest kolejna różnica, bo okładki nie mikartowe, a drewniane. No i do tego dotrzemy. Stalowe linersy po obu stronach, nieodchudzane i blokada typu liner lock, więc znowu bardzo klasycznie. Ale jak zauważyliście, na pewno nóż nie posiada klipsa i właśnie dlatego dostarczony jest z taką gustowną pochewką, którą zapinamy sobie na pasku. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda na zdjęciu. W międzyczasie to zapnę, a żeby to zapiąć, trzeba mieć nóż w środku. Więc tak, nie przeszkadza w noszeniu, bardzo fajnie, wygodnie się to nosi. Nóż wchodzi bardzo ciasno do tej pochwy, ale jest nowy, w związku z czym no, pewnie troszeczkę się to wyrobi z czasem. Nie mamy tutaj otworu na linkę, ale mamy takie podcięcie z filarkiem
na zakończeniu rękojeści, przez które możecie przewlec paracord. Niemniej jednak, no, jeżeli zamierzacie ten nóż nosić w tym futerale, to paracord nie ma tu sensu, dlatego że nóż wchodzi nam tyłem do pochwy. Więc nie ma tu jak. Chyba że ktoś nie planuje nosić noża w tym futerale, tylko luzem w kieszeni, to wtedy paracordzik może sobie tutaj przewlec. Jeżeli chodzi o backspacer, to został on wykonany z amelinu, więc tego nie pomalujesz, ale anodyzujesz i tu jest czarny. Znowuż inaczej niż w wersji mikartowej, gdzie on jest pomarańczowy łącznie z pomarańczowym dyskiem. Tutaj jest bardziej stonowana ta kolorystyka, żeby pasowała właśnie do stylu. Jeżeli ktoś nie lubi dysków, to producent, zaraz chwilkę pokażę wam, tylko muszę to wyciągnąć, dołącza taką sztabeczkę i kluczyk, w związku z czym możecie sobie ten dysk zdemontować, zastąpić go tym fragmentem stali, który wypełni tą szczelinę i otwierać nóż oburącz po prostu bardziej jeszcze klasycznie. No to może jakiś test ostrości zrobimy. No, jest naprawdę ostry. Do samej ergonomii noża też nie mam zastrzeżeń, dlatego że rękojeść jest bardzo neutralna, smukła, prosta, w związku z czym każda dłoń znajdzie gdzieś tutaj miejsce dla siebie. Oczywiście chwyt jest pełen, a kciuk fajnie ląduje nam właśnie na tym dysku i mamy tutaj dodatkowo też krótki jimping, który uzupełnia jakby to podparcie kciuka, czyli dysk plus jimping i możemy działać w jakichś bardziej precyzyjnych pracach. Jeżeli komuś się podoba, to wrzucę link do sklepu z tym nożem. Rabat grupowy obowiązuje. Myślę, że chyba wszystko wam już o nim powiedziałem. Tyle. Trzymajcie się.